Wyższa Izba Polskiego Parlamentu w Sosnowcu. W środę w Pałacu Szene odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu. Temat sport i problemy z nim związane. Mamy tu jakby dwa zagadnienia: sport amatorski, promocja zdrowego trybu życia, ale również i sport zawodowy, który przynosi nam tyle radości, tyle medali, tyle emocji, tyle wzruszeń kibicowskich. A w tej, materii, w tej materii, trzeba powiedzieć, finansowanie sportu wyczynowego, przechodzenie z grup juniorskich do, do grup seniorskich, to jest tylko kilka przykładów tego, że jest o czym rozmawiać. Rozmawiać jest też o czym w kwestii środków finansowych na sport, głównie ten zawodowy. Rzeczą chorą jest to że samorządy muszą utrzymywać sport. I ja to mówię z pewną odpowiedzialnością w mieście, które jest właścicielem spółki, która prowadzi klub sportowy, ale bez wsparcia samorządów dzisiaj sport by nie istniał. W żadnej dyscyplinie i tej bardziej popularnej, i tej mniej popularnej. Ale nie tylko o problemach debatowano, bo do rozmowy zaproszono między innymi działaczy ludowych zespołów sportowych, którzy mówili o swojej roli. Poruszono również kwestię masowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Tu się otwiera właśnie duże pole głębszego spojrzenia z jednej strony na młodego człowieka, z drugiej strony na rodziców, na nauczycieli. To wszystko jest niesłychanie ważne i wymaga pewnego pochylenia, zrozumienia. Wyjazdowemu posiedzeniu Senatu towarzyszyła wystawa Senat wczoraj i dziś, w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP.